Hejka wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i witam was, dzisiaj jest 6? Nie, w ogóle nie, 8 chyba. Co dzisiaj za dzień? 8 maj. Ja dzisiaj piszę maturę podstawową z matematyki. Nie nagrywałam wam pierwszych dwóch matur, moich odczuć i tak dalej, bo szczerze mówiąc nie wiedziałam, nie chciałam też po prostu siebie wpędzać coś takiego, że muszę nagrywać, nie wiedziałam, jak będę się czuła. A powiem wam, że dzisiaj się bardziej stresuję nawet niż pierwszego dnia. Naprawdę pierwszy dzień i drugi totalnie na luzie. Wynikało to może też z tego, że po prostu wiem, że w ogóle w rekrutacji na studia nie jest potrzebny mi wynik z matury z polskiego ani z angielskiego. Wiedziałam, że muszę tylko zdać, a o to się zupełnie nie martwiłam. Jakby uważam, co by się nie stało, to jakby nie będę miała niezdanych tych matur. A jeżeli chodzi o matematykę, biologię i chemię, to są te najważniejsze matury w mojej rekrutacji, a jednak bardzo chciałabym iść na publiczne studia. No i jeżeli nie wiem, coś by się nie udało, to bym poprawiała w przyszłym roku prawdopodobnie maturę. Sama jeszcze nie wiem, sama do końca jeszcze nawet nie wiem, na jaki kierunek bym chciała iść. I to jest takie właśnie. Już prawie skończyłam makijaż, ale chciałam wam jeszcze powiedzieć, że ogólnie ja do matmy całkiem sporo się uczyłam i jak ja sobie na przykład w grudniu myślałam o tej maturze, to ja byłam pewna, że ja w ogóle nie będę się stresować, bo po prostu będę czuła się przygotowana. Ale powiem wam z własnego doświadczenia, że nieważne jak dużo będziecie robili, jak super byście nie pisali arkuszy, to i tak ten stres przyjdzie. Jakby to jest po prostu normalna reakcja organizmu. Nasza podświadomość wie, że nam na tym zależy, tak, że się staraliśmy, że się uczyliśmy. No i ten stres czuję, doskwiera mi. Dzisiaj chyba mój ulubiony outfit. Ogólnie jestem ubrana na czarno. Mam taki granatową marynarkę taką krótko, buty z takim złotkiem, torebka też ze złotkiem. I dzisiaj chyba mój ulubiony przedmiot, powiem wam, że arkusze z matematyki uwielbiam rozwiązywać. Normalnie mogłabym to robić jako hobby w moim czasie, zostało mi kilka, więc może w maturze jeszcze sobie kilka trzasnę, czemu by nie. I wychodzę już do szkoły. Jest godzina przed maturą, jest dosłownie 8, a ja już wychodzę. Ja wróciłam do domu, nie nagrywałam dla was kurczę za dużo, ale powiem wam, że byłam jakoś tak w emocjach, musiałam to wszystko przetrawić. Szukałam odpowiedzi wszędzie i wychodząc ogólnie z matury byłam pewna, że będę miała setkę. Byłam praktycznie pewna, miałam takie, może będę miała setkę, Boże! Setka z matematyki, no byłoby super. No ale co się okazało, w ostatnim zadaniu było minus n do kwadratu i co ja zrobiłam? Podniosłam ten minus do kwadratu. A to nie było w nawiasie i tak właśnie straciłam dwa punkty, bo straciłam w zadaniu prawda-fałsz i jeszcze w późniejszym, gdzie trzeba było coś tam obliczyć w otwartym i w jeszcze jednym zadaniu się też jakoś tak głupio wywaliłam, więc na pewno trzy punkty mi odejmą. Trzy punkty mam takie pewne, no nie jestem jeszcze przekonana dwóch zadań, nie wiem, jakby wynik wyszedł mi dobry, ale nie wiem, czy oni mi to po prostu uznają, bo mam trochę inną metodą niż pokazują wszyscy w internecie. Nie wiem po prostu, czy CKE uzna taką moją metodę. Nie wiem, mam nadzieję, że tak. I no myślę, że tak no około 80% będę miała. No więc jest to dobry wynik. Coś takiego też oscylowałam. Arkusze też robiłam wszystkie właśnie na 70-80% wczoraj i zrobiłam dwa arkusze, ale takie już mniej więcej, które znałam na 91%. No, jakby były tylko te trzy błędy, to może jest szansa, że 99% z przodu by wpadła, ale no, teraz zostało, żeby tylko liczyć, wiecie, na farta czy nie farta. Jakby teraz już tylko szczęście nam dopisze, prawda? Bo to też dużo zależy jednak od tej osoby, która by nie sprawdzała. No, umówmy się, tak? To ma też znaczenie. Witam was w tym samym kadrze. Dzisiaj jest drugi dzień matur, które jakby tutaj z wami przeżywam. Ogólnie będzie to już moja czwarta matura. Tylko, że to będzie moja pierwsza matura ustna. Dzisiaj mam ustny polski. I powiem wam, że czuję się naprawdę dobrze przygotowana, a się strasznie stresuję przez to, że to jest po prostu ustny. Nie, to jest masakra dla mnie. Ale ogólnie przyszła do mnie taka szczotka do zębów, jest to z firmy Naom, nie wiem czy dobrze ją wymawiam, ale jest to jakiś model NX
6000. Dostałam ją i powiem wam, że ona jest do kupienia na AliExpress. Teraz kosztuje jakieś 70 zł. A co jest mega w tej szczotce? Że po prostu, no mamy szczotkę, wiecie, to jest jakaś tam soniczna szczoteczka, tak, soniczna. Ale to, co mnie najbardziej po prostu tutaj zachwyciło i zauroczyło, że w zestawie dostajemy aż 12 nakładek. Zobaczcie, ile szczoteczek wymiennych. No to normalnie nam starczy na 3 lata. Całe pudło tych szczoteczek wymiennych jest dla mnie super. Właśnie mi się zużyły wszystkie szczoteczki, więc no fajnie. Będę, mam nową w ogóle szczotkę. Super, zaraz zobaczymy. Dobra, działa. Mamy tutaj jakieś tryby. Mamy tryb clean, mamy tryb white i soft. Czyli jakiś delikatny, wybielający. Tutaj mamy ładowareczkę, mamy instrukcję, mamy głowicę, którą nakładamy na je zęby i będę wam opowiadała odnośnie tego polskiego. No, nie wiem, troszkę się, naprawdę się stresuję. Jakby ogólnie pani, która jest naszą egzaminatorką, uczy u mnie w szkole, ale to nie zmienia do faktu, że się po prostu stresuję. Chyba powinnam wyparzyć tą szczotkę, ale dobra, jolo, już mi się po prostu nawet nie chce. O, fajna, dobra. Ostatnio widziałam, że trzeba będziemy jakoś tak wymiatająco, co nie tak robiła. A ten kolejny tryb? Ten white jest jakiś mocniejszy. A ten ostatni? Ten ostatni jest delikatniejszy. Dobra. Jakby ja w ogóle nie pomyślałam, że ta szczoteczka w sumie mogła nie być naładowana. Ja w sumie mogłabym wam nie pokazać jej, ale przyszła naładowana, więc jak chcecie od razu po otworzeniu paczki umyć zęby, to proszę bardzo. Szczoteczka jest do tego gotowa. Ogólnie to, co jeszcze wam powiem, to powtórzę jeszcze się, że ta fajna cena bardzo jest na AliExpress. 70 zł w tym momencie, bo tam wiedziałam, że jest jakaś promka. Ogólnie kosztuje 100, ale to chyba tak mało jest. 100 i te nakładki szczoteczkowe no, myślę, że na długo one starczą, bo to jest 12 nakładek. Jeżeli chodzi o outfit na ustną, to to trochę bardziej ważna sprawa, bo wiecie, na maturze, no to nikt nas nie ocenia za to, że jesteśmy tak ubrani, no bo to jest pisemne, prawda? A tutaj, no jednak stoimy przed kimś i okej, może to nie ma wpływu na ocenę, ale może jakoś tam na podświadomość egzaminatora, więc lepiej ubrać się, wiecie, tak po prostu... No, starą babcię okrytym wszędzie. Więc tak, zakładam koszulę dopiętą na ostatni guzik. Założę spódnicę i rajstopy. Spódnica nie może być za krótka i rajstopy. Szczerze uważam, że naprawdę będzie ciężko tego nie zdać. Ale po prostu, no, wiem, że będę się bardzo stresować. No jednak to jest matura ustna. To jest stresujące. Po prostu zazdroszczę wszystkim, którzy nie mieli tej ustnej. Ale my z Asią od września przerabiałyśmy pytania, przerabiałyśmy pulę tych 300 pytań. Ja umiem te 300 pytań, nie te 100, ja umiem 300 pytań. Potem jeszcze powtórzyłyśmy, już gdy zmniejszyli, to powtarzałyśmy pulę tych 100. Potem jeszcze powtarzałyśmy pytania, z którymi mamy problem. I wczoraj jeszcze powtarzałam 10 takich pytań, z którymi mam problem, więc... Uważam, że po prostu nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć. Chyba, że dostanę to w tym drugim zadaniu. Sorry, że tak się skulam, ale mam tutaj stopy ubierane. Chyba, że w tym drugim pytaniu dostanę jakiś taki porąbany tekst do interpretacji. W to jestem bardzo słaba. To może być ciężko. Ale ogólnie, żebym dostała jakiś obraz, no to fajnie. Zmęczyłam się, nienawidzę ubierać rajstop. Więc tak, zobaczcie, powiedziałam wam, jestem ubrana jak homonto. Nie wiem, co to znaczy, ale tak się chyba mówi. Mam białą koszulę, marynarkę, założę ją normalnie, ale wiecie, tak wyglądam, choć troszkę stylowo. Spódnicę taką skórzaną i rajstopy. Przecież co to jest za bitwa? Dobra, kochani, słuchajcie, ja właśnie wyszłam i miałam pytanie, ogólnie miałam o naturze i miałam właśnie, jaką, jakby tam bohaterowie zapomnieni w Glory Victis. Powiedziałam, dam kontekst właśnie, że, nie, że literatura faktu jakby przypomina nam o takich wydarzeniach ważnych, historycznych i że literatura faktu właśnie Marek Edelman z Hanną Kral wywiad. No, żeby właśnie nie zapomnieć, to są takie właśnie ważne, że ogólnie historyczne te w literaturze są takie właśnie po to.
Boże, tak ja mówię. A drugie miałam coś tam, człowiek z naturą. I miałam taki rysunek kobiety z wilkiem. Jest też prosto, mi się wydaje, całkiem okej. Okay. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się... O, fajna szmatka, sprzątnę ją, to nie wygląda autentycznie. Nie spodziewałam się, że będę się aż tak stresowała. No, Gloria Victiston to nie była moja super ulubiona lektura, super jej nie zdałam. Pomyliłam tego Aleksego z Franciszkiem, ale zdałam, mam 43%, co uważam, że jest dosyć słabym wynikiem, bo uczyłam się z tego naprawdę z Asią sporo. No ale cóż, tak naprawdę to polegało to wszystko na farcie, to czy podpasują ci pytania, czy nie. No, w sumie nie były moje najgorsze, więc nie wiem, na co mogę to wszystko zrzucić, ale zdałam. To jest najważniejsze, prawda? Ta matura polega na tym tylko i wyłącznie, aby ją zdać. Poszłam do Biedronki i kupiłam warzywa, szparagi, marchewki, sałatę rzymską i właśnie robię sobie miskę buddy. Ogólnie miska buddy to jest taki mega fajny przepis, ale zmieniłam szybko temat. Bardzo fajny przepis z Thermomixa. Marchewka mam na podłodze. Z Thermomixa, ale no prosty, to każdy głupi by potrafił zrobić bez Thermomixa. Ale ogólnie to jest ryż, taki do tego szarpany kurczak, po prostu gotowany i taki poszarpany. I warzywa różne, awokado, cebula, pomidor, marchewka, sałata rzymska i właśnie dodam sobie jeszcze szparagi, bo zaczął się sezon na szparagi, uwielbiam szparagi. No, a ogólnie polski zdałam, jestem zadowolona, wystarczyło mi to zdać. Teraz czekają mnie dwie bardzo ważne matury, czyli jutro biologia rozszerzona i w poniedziałek chemia. Tak się przedstawia mój przepyszny obiadek. Ja nadal robię ten arkusz z biologii. Ogólnie wszyscy mówią, że przed samą maturą już nic nie robić, ale ja pochodzę z założenia, że im więcej sobie przypomnę dzień przed, tym więcej będę pamiętać. I ogólnie strasznie zaczęły boleć moje mięśnie. Nie wiem, o co chodzi, ale tak czuję, rwą mnie nogi. Tutaj mięśnie w udach. Masakra. I był właśnie u mnie kurier, mega fajnie, poprawił mi on humor, bo przyszła do mnie bardzo fajna paczka z Garniera, zobaczcie, taka duża. I tutaj mamy kosmetyki, mamy serum z witaminą C na dzień i na noc, ja używam obydwa te sera i fajnie działają z przebarwieniami, to na dzień jest moim takim ulubieńcem w ogóle miesiąca. I tutaj są jeszcze takie produkty, których nie testowałam z witaminą C. Tą maseczkę używam, fajnie nawilża. Tutaj bardzo się cieszę z tego, jest to serum pod oczy, bo właśnie mi się skończyło serum pod oczy. I na Garnierze, na evencie Garniera było takie stanowisko, gdzie można było badać stan swojej cery. I właśnie mi wyszło, że mam suchą tą okolicę pod oczami, więc muszę ją nawilżać. Mamy też tutaj żel oczyszczający, w ogóle fajna, Garnier naprawdę super teraz dba właśnie też o środowisko, fajnie właśnie te opakowania, wszystkie są z recyklingu. No i co, i fajne też składowo są, bardzo, bardzo, bardzo się Garnier pod tym względem poprawił. No i te płyny z tej serii uwielbiam do demakijażu, więc będę testować, dzięki bardzo, jeżeli ktoś ogląda tutaj od Garniera, za taką paczkę, taki prezent PR. I tutaj jeszcze kremik, fajny taki, zobaczcie, taki jelly fruits. Boże, jak ja się cieszę po prostu jutro, znaczy powiem wam tak, czy ja się cieszę, że już chwila i będę po wszystkim. Ale powiem wam, ogólnie przed pierwszą i drugą maturą czułam taką ekscytację. Przed polskim ja się normalnie nie mogłam doczekać, w ogóle się nie stresowałam. Po prostu nie mogłam się doczekać dzisiaj apogeum stresu. Po prostu na tej ustnej ja się tam tak po prostu, bym za chwilę miała umrzeć. A jeżeli chodzi o teraz, te dni, które się zbliżają, to na najgorsze dni, ponieważ są rozszerzenia, od których zależy wszystko, już na matematyce. Ja byłam tak, czułam się tak sparaliżowana. Dopiero jak dostałam arkusz, zaczęłam rozwiązać zadania, to jakoś ze mnie zeszło, ale po prostu ten czas oczekiwania to była naprawdę masakra. I po prostu myśl, że ja sama po prostu swoich własnych oczekiwań, bo nie to, że moi rodzice każą mi iść na jakieś studia i nie wiadomo, co mają ode mnie jakieś wymagania, tylko po prostu ja od siebie samej mam takie jakieś oczekiwania, że jestem super tą maturę, bo się dużo uczyłam i też w ogóle nie wiem, jakoś będzie mi głupio po prostu przed samą sobą innymi, wiedząc, że tyle czasu to poświęciłam, a co, jestem jakaś amebiasta, że nie potrafiłam się nauczyć przez tyle czasu wszystkiego. Nie wiem. Dobra, jeszcze zrobię szybkie powtórki dzisiaj z biologii, bo mam taki zeszyt błędów. Ogólnie jeśli chodzi o to, jak ja się przygotowywałam do matur, to nagram na pewno taki filmik, już może po tym, jak otrzymam wyniki.
jak ja się przygotowywałam do właśnie matur z tych przedmiotów, które pisałam. Tam opowiem wam więcej o repetytoriach, o kursach i o wszystkim, z czego korzystałam, bo już teraz dostaję po prostu masę pytań odnośnie tego. Nastał dzień matury z biologii. Boże, powiem wam, że w ogóle nie dowierzam, że jakby to już naprawdę się dzieje, że tyle miesięcy nauki i to dzisiaj jest już ten dzień. Więc tak, jeżeli chodzi o mój outfit, to postawiłam bardzo, bardzo, ale to bardzo na wygodę. Widać ślad, gdzie odkurzacz umył. Mam takie wygodne buty wsuwane, spodnie jeansowe, marynarkę. Pod spodem mam czarną, wygodną koszulkę i wychodzę już z domu. Powiem wam, że naprawdę sporo godzin poświęconych na naukę, na rozwiązywanie arkuszy. Z biologii też zrobiłam najwięcej arkuszy, najwięcej zadań. Przerobiłam dwa całe grube zbiory zadań, miałam też korepetycje już od trzeciej klasy. Przerobiłam cały ten kurs maturalny, od maturalnych. I naprawdę uważam, że dużo czasu na to poświęciłam, a nadal nie czuję się przygotowana. Niestety, tak to właśnie wygląda. Ale już wychodzę. No już cóż, już nic nie zmienię. Dosłownie wyszłam z tej sali i się popłakałam. Już w trakcie tego arkusza płakałam, bo po prostu wiedziałam, że zadania są tak ciężkie i dla mnie były osobiście w ogóle jakby nielogiczne. Uważam, że naprawdę nie robiłam nigdy tak trudnego arkusza. Nawet jak miałam o czymś pojęcie, to i tak nie wiedziałam. Ja nie wiem, czy po prostu to był ten stres naturalny, czy po prostu jestem jakaś głupia i po prostu, nie wiem, nie potrafię się czegoś nauczyć dobrze i porządnie, czy po prostu to naprawdę było trudne. Absolutnie nie poszło mi dobrze. Pewnie niczego nie byłam pewna. Absolutnie niczego. Mam teraz 3 dni wolnego pomiędzy chemią, ale myślę, że już zakończę tego vloga, bo po prostu nie ma co już tego ciągnąć, bo na chemii będzie jeszcze gorzej. Idę jeść czekoladę i coś sobie obejrzę, po prostu dzisiaj sobie odpocznę. I kolejne 3 dni może się spróbuję się pouczyć chemii, żeby jeszcze coś sobie poprzypominać, coś napisać tam sensownego. Nie wiem, jak ta biologia była tak ciężka, to nie wiem, co to będzie z chemią. Nie wiem. Możecie, jeżeli ktoś z was pisał w tym roku biologię, możecie pisać, jak wam poszło. Czy macie podobne odczucia jak ja? I co? Życzę wam jeszcze powodzenia, jeżeli piszecie jakieś matury. Przede mną jeszcze 2. Już się po prostu nie mogę doczekać końca, już naprawdę. Już po prostu chciałabym, żeby było po tym wszystkim. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam nadzieję, że to będzie film z wakacji, bo już po prostu mam dość tego wszystkiego. Buziaki. Pa!